Drodzy Państwo, teraz wracając do spektaklu. Spektakl będzie w ogóle o koncercie. No nie raz to nasi, prawda, podopieczni i my sami wybieraliśmy się na różnego typu koncerty, imprezy i tak dalej. I różne rzeczy nam tym towarzyszyły. I różne zjawiska, nadprzyrodzone i nienadprzyrodzone. Tylko ja chciałbym się dowiedzieć, czy Państwo myślicie, że tak łatwo naprawdę dojechać na koncert? Czy tak łatwo na przykład być na tym koncercie w ogóle i czekać na zespół? Ja przeczytam to, co jest napisane w programie, prawda? Jeśli chcecie zobaczyć, jak nie należy wybierać się na koncert, to właśnie ten spektakl jest dla Was. Jeśli chcecie zobaczyć, jak można śmiać się z siebie, to ten spektakl jest dla Was. Jeśli chcecie zobaczyć, co jest najważniejsze w życiu, to ten spektakl jest dla Was. A jeżeli ten spektakl jest dla Was, to go obejrzyjcie po prostu. No, taka logika, prawda? Drodzy Państwo, ci ludzie, którzy stworzyli scenariusz, czyli cała ekipa właśnie tutaj występująca i nie tylko, potrafi śmiać się z siebie do łez. Czasami trzeba ich stopować i hamować. Więc nie łamcie się, proszę się śmiać. Jeżeli komuś z tych 8 postaci głównych, z tych 8 wspaniałych, ktoś kogoś przypomina, tak, tak. Jakby osoby nie są przypadkowe, miejsca i zdarzenia bardziej, ale osoby nie są przypadkowe. Dla Państwa taka mała łamigłówka. Poradźcie sobie sami, że tak powiem. Ale co ja tutaj dużo nie będę więcej gadał, dużo więcej opowiedzą oni. Spektakl też oni powiedzą. Z mojej strony to wszystko. Wielkie brawa na zachętę. Przedstawienie pod tytułem 8 wspaniałych. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby Państwu ułatwić dzisiejszy odbiór spektaklu, czy jak to woli, opowieści o pewnej grupie, która wybiera się na koncert. Chcemy Wam, droga publiczności, przedstawić główne postaci występujące w tym zamieszaniu. Zdzicha, kobieta z jajami, odważna, wygadana. Zbychu. Kawał dziada, mięśniak, słabo myślący. Tina, kobieta chuda, typ modelki, hipochondryczka, lubi kosmetyki. Piotruś, mężczyzna nieporadny życiowo, fajtłapa, mami synek. Nikola, kobieta niewidoma, hipiska, artystka, kutliwa. Bonifacy, mężczyzna zarośnięty, śmierdzi, malarz, niespełniony artysta. Helga, kobieta z ceratą, z luźną szczęką, zarozumiała, wyniosła. Klara, kobieta ciągle je, ciągle się odchudza, otyła, dama słodko pierdząca. Nasi bohaterowie chcą wybrać się na koncert. Jak to Państwu wiadomo, w tych czasach już rzadko korzysta się z papierowej formy przekazu informacji. Dlatego właśnie ogłoszenie, które jest początkiem tej historii, pojawiło się na znanym portalu społecznościowym, a konkretnie na tym. Akt pierwszy. Człowiek z Niemiecka. Jagód. Czy byś szukała jagód o tej porze? O której gdzie? Bo muszę zapytać mamy, bo mam wtedy mecz. To weź na koncert telewizor i będziesz miał 2 w jednym. Telewizor. Jak za darmo, to ja biegnę nawet bosą. Lubię to. Ja nie mam Facebooka, więc nie mogę tego skomentować. Dalej, ruszaj zatki. Mamy mało czasu. Ale w co ja się ubiorę? Może w ubranie. To jest jakiś pomysł. A może pójdziesz w tej chęci do wczoraj? No co ty? Ja swoje kreacje noszę tylko raz. I ja swoje z 10. Albo aż zacznie śmierdzieć. Ty już śmierdzisz, więc może zmienisz ubranie? Ej, co to, salon mody? Czy mamy iść na koncert? Ruszamy! Ale jak tam dojedziemy? No właśnie, jak tam dojadą taką ferajną? Wiadomo, że transport dla Jestem to największy problem w dziejach stowarzyszenia. Czy tym razem uczestnicy poradzą sobie z problemem? No czy dojadą właśnie na koncert? Czy... Na koncert! Dobrze, już dobrze. Zaczęli się zastanawiać, co by tu zrobić. W końcu, z tym
zdecydowali, że zbiorą się wszyscy w zajezdni tramwajowej. Akt drugi. Dlaczego spotkaliśmy się w zajezdni? Bo to najbardziej odjazdowe miejsce w mieście. Liczyliśmy na transport nowym, niskopodłogowym tramwajem, ale tu się okazało, że nie pojedziemy. Dlaczego? Bo nawaliła żarówka. Brak prądu? To sprawka Klary. Co znowu zbroiła? Ja mam ochotę coś przegryźć. A najbardziej atrakcyjny kabel to kabel trakcyjny. A to Feller! Patrzcie! Tam stoi pojazd, który może okazać się dla nas ratunkiem. Czy myślisz o tym samym, co ja? Tak, o kosmetykach. To nawet karetka kojarzy ci się z dostawą do drogerii. Idę zobaczyć, co da się zrobić. Cześć! Zawiedziesz nas na koncert? Przyjechałem na przegląd. Nie wiem, czy mój pojazd jest na tyle sprawny. A my też nie sprawni! Pomogę wam, ale wy też musicie mi pomóc. My? A jak? Z reguły to nam pomagają. Mam zepsutego koguta. No co robimy? To co robimy, bo czas ucieka. Nie pytajcie, tylko wsiadajcie. Ale was dużo. W tej sytuacji musicie całą drogę być jak syrena. Pojedziemy prędzej. Ciekawe, kto będzie prowadził. Ja przecież. Jestem kierowcą. Ale my mamy swojego kierowcę. Nikola! Ona ma prawo jazdy! Dobra. Ale pamiętajcie jechać na sygnale. Miejsca zajęte, syrena włączona, silnik odpalony, no to ruszamy! To gdzie teraz? No jak to gdzie? W prawo! Nikola za radą Bonifacego skręca w prawo. Co robisz? Nie w to w prawo miałeś skręcić! No, na które? No w to drugie! No chyba w lewo! No to chyba w lewo! Obawiam się, że w jednym kawałku to my nie dojedziemy! Jak tego mamy? Uff, ale to była jazda. Najważniejsze, że dojechali na miejsce pełni dobrej myśli i zdeterminowani wysiedli ze swojego przypadkowego środka lokomocji i podążyli w stronę kas biletowych. Jako najbardziej rezolutną, bezkompromisową na pierwszą linię frontu wysłali Zdzichę. Choć ja wolę mówić o niej Zdzisia. Nie spoufalaj się, narratorze. Dobrze, dobrze. Zdzicha podeszła do kasy. Akt trzeci. Dzień dobry, jestem. Widzę. Ja też jestem. I co chcę? Ale ja jestem ze stowarzyszenia. Pani tu pracuje, a my po bilety. A ulgowy dla mnie? A właściwie dlaczego ulgowy? Jesteś dorosły, ulgowe wyszły. Co poczekamy w lutym? Ale z numer rezerwacji ja jestem. A, teraz chory. My nie chorzy, my niepełnosprawni. Tak, chorzy, niepełnosprawni. Taki paradoks. Zwał jak zwał, ale my chcemy w końcu wejść. Poproszę bilet! Poproszę bilet! Głupie żarty, a ja to pracuję! Poproszę bilet! Dla kogo ten bilet? Nikogo nie widać! No jak to? Jestem tutaj! Proszę o bilet trzeci raz! Jeszcze was dużo? Taki lilitutu? Takiś nie, ale są inne okasy. Nie będę tu kwitła, bo zaowocuję. Kot
co mi bilet? Ja się przycisnę nawet przez ścianę. Dla mnie też jeden. A nie może nas pani szybko policzyć? Jeszcze pan na was liczyć. Sami się policzcie. Nie mam kalkulatora. Klient nasz pan. Tu to hasło chyba nie obowiązuje. Ja tam nie będę czekał. Namaluję sobie taki bilet. To będzie po wszystko. Nie, oryginał. Prosto spod mojego pędzla. Dlaczego nie dała pani mu biletu? Przecież przyszedł z całą grupą. O, przyszedł. Akurat. Przecież... kręca mu się kółka. A pani kręci się chyba coś innego. Pani kręci się tu niezły interes. Gdzie? W zupie chciał powiedzieć. Ale co w zupie? No, makaron. O co wam chodzi? Jaki makaron? Ten chciał się malować. Tamta se pili. O matku! Ja poproszę dwa ulgowe. Ulgowe? A to będzie ulga dla mnie. Jak was puszczę, łazić, ale już. I w ten sposób, doprowadzając do szewskiej pasji kasjerkę, grupa dostała się do środka. No i dobrze, bo rzeczywiście są strasznie męczący, no tak. Jak tak gadają naraz. Ale fakt jest faktem, że bilety dostali i udali się zająć przydzielone im miejsca. Akt czwarty. No to jesteśmy! Gdybyś nam nie powiedziała, to sami byśmy się nie domyślili. Ciekawe, czy będziemy siedzieć razem? Ja chcę koło Nikoli! Nie, będziesz mi zasłaniał. Ale przecież będę siedział obok. No właśnie, to będziesz mi zasłaniał z boku. A ja chcę koło Ścichy, bo ona ma zawsze gumę do rzucia i jak mi da, to nie będzie mi latać szczęka. Mam tylko zużytą po nocy, chcesz? Taką? To ja mam swoją. Nie klej. A jak ty koło Tiny, bo ma duże cytki. Ależ ty jesteś wulgarny. Mówi się piersi. Piersi? To siedzę przed nami. To nie gra przyszli. Nieważne już. Ja chcę siedzieć koło Bonifacego. A niby dlaczego? Bo ty masz zawsze kawę w saszetkach i wodę w kolanie. He, mój dziad miał i pradziad miał, to i ja mam. Cicho już. Coś mi się nie zgadza z biletami. Pokażcie, jakie macie numerki. Jak się okazuje, kilka osób ma miejsce na ten sam numerek. I znowu zrobił się zamęt. Tak to jest, jak się oszczędza na drukarni. Ech, kapitalizm. Lepszy był socjalizm. Ja mam numerek 8. Na pewno 8, a może 0, bo ja też mam 8. Wy chyba macie te miejsce na inne koncerty, bo ja też mam 8. Ej, ja też mam 8, ale moje nazwisko zaczyna się na literę, która jest szczycie w alfabecie, więc to ja będę tu siedziała. 8 to moja liczba, więc nie oddam tego miejsca nikomu. No dobra, to w takim razie siadamy wszyscy po kolei. Od największego do najmniejszego na sobie. I tak każdy będzie siedział na tym miejscu. To wszyscy mamy 8? Nie, nie wszyscy. Bonifacy ma inny numerek niż wszyscy. No tak, mam numerek 134, ale nigdzie nie widzę takiego miejsca. A ja widziałam 134. W toalecie. A poza tym, to jest tylko 130 miejsc. To ja na tym koncercie mam być, czy nie mam być? O, to jest pytanie. To chodź, Bonifacy, do nas. Jeden więcej, jeden mniej. Czyli też mam 8. Jeden na
dla wszystkich, wszystkiego! Tina podchodzi do Piotrusia i upiera się, że jego wózek to jej miejsce. Halo, halo? Czemu zajęłeś moje miejsce? Ale zaraz, to nie jest mój wózek? No właśnie nie. To moje miejsce. Ale nie, ale ja na nim siedzę. Mi się oboje zjeścimy. No chyba oszalałeś. Ty z boku. Spokojnie, bo ten jest z boku. A Nikola kłóci się z organizatorem, że nic nie widzi ze swojego miejsca i chce siedzieć bliżej sceny. Proszę przejść. Proszę pana, proszę pana, ja z tego miejsca nic nie widzę. Proszę przejść na lewo. Stąd też nie widzę. To może w prawo. Nie widzisz, że stąd też nie widzę? To za upierdliwa baba. Ja tego nie widzę. Pani jest ślepa? No strzał. W dziesiątkę. To chyba ile raz pana inteligencji. Uczestnicy wreszcie zajęli miejsca. Jednym było bardziej wygodnie, innym mniej. Koncert się opóźniał, każdy już zaczął się denerwować, inni nudzić, inni myśleć o pragnieniach. O właśnie, pić mi się chce. Łyk Sprite gasi pragnienie na dłużej. A jak tam u was? Narratorze, zaczynajmy ten akt. Dobrze, już dobrze. Akt piąty. Kiedy wreszcie się zacznie? O masz, ledwie wszedł już Maszyka, artysta ze spalonego teatru. No co, nie wiedziałem, że tam nie można palić. Przyszliśmy tutaj gadać, czy słuchać waszego marudzenia, no? Za mną chodzi hot dog. To by dalej rzeczy mięso. A może byś mnie czegoś napili? Chce mi się pić. Ja zbieram zamówienia, ale cicha, ty zapisuj, bo ja nie zapamiętam. Co? Piotruś, dla ciebie coś mocnego? Nie, mama nie pozwala. Ja mam na myśli kawę z trzech łyżeczek. A może soczek? Poproszę baranowy. Dla mnie woda źródlana gazowana. Dla mnie kakao. A ty coś chcesz, Nikola? No, na nic. To może kawiorek? No, okej. A tobie co, Klara? Ja szampana do sałatki. Szampana? Może jeszcze schłodzonego? Nie, chodzonego. Chodzonego to będziesz miała po! Tina ze Zichą przychodzą do baru. Próbują złożyć zamówienie. Dla nas? Co tam było? No, normalnie. Kawior, szampan, sok bananowy. Ale z alkoholu mamy tylko twardą wodę z kranu. A banany małpy zjadły? Jakie małpy? No małpy, takie z pyszkami śmiesznymi. Nie słyszy pan? To bierzmy co pan ma, ale proszę nam to przynieść. Dobrze, za chwilę. Tylko podłączę wąż do kranu. To jest tu jeszcze wąż? Tak. Tylko na pół etatu. Właściwie nawet nie taki prawdziwy, tylko na stroniec. W tym czasie, kiedy Zicha i Tina zamawiają, no właśnie, co? Kranówę z węża? Przy stoliku trwa oczekiwanie. Nakrętki tu nie widać. Ty nie widzisz nakrętki? Ja też nie. Ciemność widzę! Widzę ciemność! Mama! Masz tu, potrzymaj moją ceratę. Ona uspokaja. Jasne, świat. Nuda tutaj.
to może włączymy mój telewizor. Tak, i obejrzymy chociaż mecz. Helga, pomóż mi włączyć, bo nie mogę. Piotruś, znam się na wszystkim, ale na tym akurat nie. Poproś Bonifacego. Nie, zawołuję do mamy. Zapytam, jak to uruchomić. Halo? Mama? Mama? Nie mama, tylko nakrętka. Nakrętka! 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 Zaraz mi rzęsy odpadną od tych basów. Po wibracji i drganiu spada lampa, z której wysypują się plastikowe, kolorowe nakrętki. Kolorowy deszcz. Głupcze, to nakrętki. Ty wiesz, ile to jest warte? Wreszcie coś dla mnie. Kupię sobie zapasowe koło. Dawaj, to moje. Zrobię sobie botoks. Co mnie obchodzi twój botoks? Chyba mój wyjazd na wczasy jest ważniejszy. Jeszcze mi brakuje kilku nakrętek i będę miał pantle. A ja chcę nowe czerwone pantofelki. A ty co, kapciuszek? Wystarczy je buduazy. O, nakrętko moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba trzenić, ten tylko się dowie, kto cię nie ma. Jak to nie ma? Jak to nie ma? Przecież mamy tyle nakrętek. A wiesz, ich tam potrzeba, abyś dostał nowy wózek? No ile? 8? Trafiłeś jak w totka. Potrzeba tylko 18 ton! A kto to zważy? Zważyć to się może mleko. Cicho! Każda nakrętka jest na wagę złota. Dla nas i dla jestem. I dla środowiska. Dziś piękność twą w swej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. No to tęsknisz, przecież ją masz. No wiem, ale tak brzmi bardziej poetycko. A poza tym nie zmieniaj mi mojego tekstu. Znalazł się Mickiewicz, zadychę. Nieważne kto, nieważne jak, liczy się szczytny cel. No ale my byliśmy na koncert. No właśnie, co z tym koncertem? Gdy wszyscy się zastanawiali, co zrobić z nakrętkami i czekali na występ nakrętki, nagle na scenie zrobił się ruch. Organizator wszedł na scenę i powiedział słowa, które w innych krajach mogą spowodować wybuch paniki. Akt szósty. A teraz przed wami prawdziwa bomba. Jak te do mamy? Terroryści atakują. Ja tam nic nie widzę. W końcu się przydam jako laska. Biała laska. Chodź, głupia! Uciekamy! Nie dam się wysadzić! Jeszcze mam tyle pomysłów! Dobrze, że zdążyłam zjeść. Nie umrę głodno. Dawaj! Uciekamy! I uciekli na zewnątrz. Szczęśliwi i zadowoleni, że udało im się uciec. Słyszeliście? Nic nie wybuchło. Dobrze, że mi ceraty nie rozerwało. No i nie zagrała ta nakrętka. Właśnie, nakrętka. Muszę policzyć, ile mam w domu. A ja jak nie widziałam, tak nie widzę. Dodatku jeszcze nic nie słyszałam. Już do domu? A może zdążę coś zjeść? Jeszcze 15 minut i miałabym zacerowaną całą ceratę. Szkoda mi czasu i palę opony. Nie mogę z wami tu gnić. Ktoś gnije? Tak, ja chyba się rozkładam. Dobrze, że nie jadłam. Dawaj, naparzeruję ci parówkami. Ale ja nie jem mięsa. W parówkach nie ma mięsa. Paróweczkę? Chętnie. To ja się wkurzę. Mieliśmy wracać. Ale jak? I tu pojawił się problem. Nasi bohaterowie musieli znaleźć sposób, aby wrócić do domu. Po nieudanym koncercie cały czas szukali sposobu, aby się rozweselić i jednak usłyszeć muzykę. Nagle Piotruś uświadomił sobie, że zgubił telewizor na koncercie. Akt siódmy.
O nie, gdzie jest mój telewizor? Piotruś, nie mów, że zgubiłeś telewizor. Zgubiłem telewizor! Miałeś tego nie mówić! No to musimy tam wrócić. A co z bombą miała być? To może ja się tam przycisnę i zobaczę. Tylko nie daj się wymoknąć. To my szukamy bomby? Czy telewizora? Bo byśmy natrafili na telewizor. Mój telewizor nie może wybuchnąć! To iść czy nie iść? O, to jest pytanie. Dosyć gadania, chodzimy! Które drzwi mamy wybrać? To idziemy, to jest siedma. A co wy tu robicie? Przecież mieliście jechać do domu. Skoro już tu jesteście, to musicie zaśpiewać. Cóż, drodzy państwo, teraz przed wami prawdziwa bomba. Zespół, jak się nazywacie? Nakrętka! Nakrętka! Zespół Nakrętka zaśpiewa piosenkę. Proszę. Zakrętka, 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 to prawdziwa wkrętka, kręci się, ale nie pęka. Nakrętka, 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 kręte drogi przemierza, ku celowi zmierza, nakrętka świat dziś zmienia, spełnia nasze marzenia. Więc dziś zapamiętajcie, nakrętek nie wyrzucajcie, nakrętki zbierać mamy, bo wtedy pomagamy. Dziękujemy państwu za uwagę i przepraszamy. Wystąpili dla was aktorzy ze stowarzyszenia Jestem. Narratorzy Monika i Janusz, wielkie brawa. Teraz po kolei, ja tam nie wiem jak tam stoją, jak oni tam stoją. Jako zbyt, kto? Jako zdzicha Zosia, brawo. Jako zbychu Marek. Jako Helga Agata. Jako Klara Paulina. Jako prawda, proszę bardzo, Nikola Maryla. Jako postać w dwóch osobach, barman i kierownik sali Paweł. Jako pani kasjerka z Jestem Iza. Jako Bonifacy Mariusz. Jako nieszczęsny Piotruś Marcin. Jako Kuba Tina Magda. Oraz aktorzy, którzy... No dalej, kierowca, oraz kierowca, nasz kierowca, Piotrek. No pokaż się, Piotrek. Jezus Maria, nie wiem, czy pośrednictwo, proszę. I osoby, które umiliły państwu, prawda, piękną animacją, to w kolejności, wielkie, wielkie brawa. Trzeba muszę zerknąć tam. Kasia, wielkie brawa. Marta. Justyna Sipa. Oraz Michał. Pomagała nam jeszcze Zosia Gudniewska, wielkie brawa. Dziękuję Zosia. Moi drodzy, scenariusz został napisany właśnie przez tę ekipę. Live został wykonany przez tę ekipę. Zagrane zostało przez tę ekipę. Także widzicie, kochani, zdolni aktorzy są wśród nas. Wielkie, 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 wielkie brawa! Czy z prezesostwa, albo z sakramentu, tylko z urzędu, ktoś chce zabrać jakiś głos? Nie, to się poproszę. No, oczywiście, boją się. Panie Zenku, głos? Chciałby pan zabrać? Monia, przekaż proszę mikrofon tutaj panu Zenkowi. Chciałem wam bardzo podziękować. Bardzo mi się podobało. Podoba mi się wasze poczucie humoru. Takie odejście, bez takiego zadęcia i takiej pompy. I cieszę się, że potraficie się śmiać z siebie, z nas i że potraficie zobaczyć taką radosną stronę życia.
i za to wam bardzo dziękuję. Też mi przypomnieliście, że można się cieszyć z różnych rzeczy. Była pompa, dziękuję. Była pompa. Wielka prezesa, tak jest, wielkie brawa, wielka brawa. Dziękuję wam wszystkim uczestnikom. Dziękuję Damianowi. Wolontariuszom bardzo dziękujemy. Dziękujemy wolontariuszom, dziękujemy wam tutaj, którzy się przyszliście i zobaczyć, co nasi podopieczni robią z własnej woli, dla siebie, ale i dla was. Bardzo za to wam dziękuję. Dziękujemy. Wielkie brawa dla pana prezesa, wielkie brawa. Bo, niech żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. Drodzy państwo, wczoraj był tu stand-up, drodzy państwo, i ten stand-up nie miał nawet 1/3 tej publiczności, która dzisiaj jest, proszę państwa, więc niech to będzie po prostu najlepszą recenzją w dniu dzisiejszym. Dzięki.